Cześć wszystkim! Znowu Pan 7. Dalszy ciąg Pillars of Eternity, a tak biała Marsia. Dobra, pozwolę sobie wrócić do krzepy. Nic ciekawego się po drodze nie działo. Tylko... Tak, Maneha zagadała coś do Alota w związku z tym, że pobił swojego własnego ojca. Potem jeszcze Maneha w międzyczasie raz gadała o Edera. Do Edera zapytała się, czy byłeś profesjonalnym wojskowym. Tak, ale potem dowiedziałem się, że można zarabiać pieniądze przewracając gówno świńskie i to mi się wydawało bardziej ciekawe. No. Dobra, w każdym razie jesteśmy w krzepie. Pozamieniałem wszystkie przedmioty. Jest ją to jej pancerz, on nie jest lepszy w porównaniu do tego pancerza mistrzowskiego, który nosiła Gili. Więc niepotrzebnie zaklinałem ten pancerz. Ponadto nie znalazłem żadnej znakomitej włóczni, ale znalazłem te dwie znakomite siekierki, które chciałem dać diablicy, a potem się okazało, że mamy coś takiego jak wędrowiec. To jest mistrzowskim kosturem z dużym zasięgiem i z obrażeniami od zimna. A to również liczy się do broni chłopskiej. Więc stwierdziłem, że zamiast bawić się dwoma siekierami, weźmiemy tego wędrowca. Spójrzcie na jego zasięg. Ona bez problemu będzie mogła uderzać nim z drugiej linii. Czym mam nadzieję, że bez problemu będzie mogła uderzać z nim z drugiej linii, więc powinno działać dobrze jak na młodszyka. Dobra, poza tym nie gadałem z żadnymi wieśniakami. Czekajcie, bo tak... Tak, przesuwanie ekranu się blokuje. Od czasu do czasu, nie wiem czemu. Ale dobra, jest jakaś rozmowa z diablicą, to może pogadajmy z nią. Co pamiętasz z krzepy? Dlaczego w ogóle chciałaś tu wrócić? Tak. Anyway, what about you? We seen lots coming through, trying to crack the battery, but no watchers. Krzepa potrzebowała mojej pomocy. The do-gooder of the Deerwood. You're a rare breed these days. But don't let me keep you from the sights and the sounds of Stalwart. They're easy to miss. Okej, dobra, ruszajmy dalej. Dobra. Teraz będziemy musieli badać ludzi. Przykład, odczytaj jego duszę. Widzisz piwnicę ciemną i wilgotną, wygląda jak część karczmy, a nie starej fortecy. Czemu Halfricka podziwiasz? Rząd trzniących butelek i niedawno odkurzonych, wypolerowanych. Nie dochodzisz od półek zadowolenia, zerkasz na przełącznik budowany w posadzkę. Chwila. Widzisz piwnicę, ciemną i wilgotną, wygląda jak część karczmy, a nie starej fortecy. Oczkami Hadreka podziwiasz rząd trzniących butelek niedawno odkurzonych i wypolerowanych. Kiedy odchodzisz od półek zadowolenia, zerkasz na przełącznik budowany w posadzkę. Okej. My, but it's gotten warm in here. You all right? I won't serve you if you're already drunk, you know. Okej, chciałbym izbę. Przełącznik budowany, powiadasz? Okej. Kiedy odchodzisz od półek, zadowolenie zerkasz na przełącznik wbudowany w posadzkę. Okej, na część karczmy w piwnicy. Dobra, zobaczmy, zejdźmy tam może. Dalej mamy to zadanie z tymi... Z tymi beczkami. Okej, ty już chcesz coś dalej coś mówić? Coś się nagle bardzo interesujesz tymi wieśniakami, dlaczego? Powiedz mi, dlaczego chcesz znaleźć Harmkego?
wrap my fingers around his throat till he's as cold as his wretched village. He was one of them. The mob that destroyed Cold Morn. Zimny ranek? I tracked him to Stalwart years ago, but got caught before I could finish my business. Hmm. Wydaje się, że to nie wszystko, to wyraźnie sprawa osobista. This man, Harmka. I saw him outside my house the night it burned, staring into the flames the way I seen you stare into souls. I knew it were a fool's errand trying to hunt down every man and woman that carried a torch into Cold Morn, but I... Hmm. If I knew I got the one responsible for my kin and my hearth, I might could rest easy. Skąd masz taką pewność odnośnie tego Harmkego? I took a good long look that night. Ours was a little place with a yellow door, right on the edge of town. He was there. Besides, I asked around when I first got to Stalwart. Townsfolk said that all the woodcutters in town took part in the purge. Point of pride for them. Hmm. Co to wszystko ma wspólnego ze mną? I told you he was part of the mob. I spotted him watching my house when it burned. But when we find him, I want to know if he's the one responsible for my home, my parents and my brothers and sister. I never thought I'd have the chance to know for sure, but you could look into his soul and find out. Sprawdzanie, może niepotrzebnie rozbudzać nadzieję, może zamiast tego kierujmy się przeczuciem. Zrobię, co w mojej mocy. Mighty fine of you. Okej, dobra. Don't know where he dallies these days, but someone in Stalwart could tell us. People from little villages, they always know. Czarne pozierko w oczy, roboczo w oczodołach. Galvino mówił, że zamordowałeś kilka osób, zanim przyniósł twoją duszę. Powiedz mi, dlaczego zabiłaś tyle osób? If it's sane and logical reasoning you're wanting, you're gonna be disappointed. Ain't no sense in any of it. Słyszałem część twojej osobiście z innych osób, resztę chciałbym usłyszeć z twoich. Mayhap you've heard of Coldmore. Was a quiet, forgettable patch of the woods. Till a pack of rabid clodhoppers set it afire. That was the start of the purges. Deer Wooden's killing their own. Jesteś zburzona. Łącznie na pancerzy buchają nagle gorącem, kiedy jej esencja boży się i jączy. A farmer on the other side of the mountains woke up one day with his head all aflame and took it for the gibbering speech of his god. And so did a few thousand of his countrymen. So when he tired of Vorlas fields and marched west, a horde of armed hicks followed. Mówisz o Wejdłanie i Wojnie Świętego? Bunch of fool nonsense is what I'm talking about. If you know that much, then you've heard of Cold Morn. Ours was the village that let a few thousand of Widewind's troops pass through. You were from Cold Morn? When I heard what happened out there after the war, I couldn't believe my ears. Fine line between couldn't and wouldn't. Chyba nie mieliście zbytniego wyboru. Try telling a few hundred crazed deer woodens. We got news of the Red Sarans coming through the mountains. Begged the Duke for help, we did. Didn't send us so much as a bare-ass novitiate. They went to towns with full coffers and lofty connections. So we let Widewind soldiers pass. Left him for the Duke to wrangle on his own terms. Więc zimny ranek zniszczono w odwecie. Was after the Godhammer made a fine grid out of Widewind, when deer woodens were running on rage and looking for something to burn. They came at dark, hundreds of folk. Every one of a morning someone lost in the war. Must have decided it was our duty to escort their dead back to the wheel. They didn't light their torches till they had us surrounded. Time we saw them, there was a ring of fire closing around us. I woke, ran to the window. Whole village were a maze of flames. Couldn't see nothing for the smoke. And the screams. Most ran for the streets. Got caught by the mob. Others hid, let their houses burn down around them. Bardzo mi przykro, to potworne. You're the only person in the Deerwood who thinks so. Me, I'm surprised the Duke didn't make our massacre a festival day. W jaki sposób przeżyłaś? Ran, fought, hid, burned. Same as my neighbors and family. Just luckier.
Co to ma wspólnego z twoimi zbrodniami? Hunting down the men and women what took part. Thought that much was clear. Mhm. Zabijałaś tylko osoby, które napadły na zimny ranek, tak? Sure. You want me to tell you straight? I found the men and women what destroyed my village, and I burned their houses down around them. Sometimes they was alone, and sometimes they wasn't. Nie miałeś przecież szans, żeby dopaść wszystkich. Well, we just gotta do our best with what time the gods give us, don't we? Co dokładnie chciałaś osiągnąć? It were a mob that destroyed our village. But it was just one man that burned my family's house. Kept hoping I'd get to him as I was working my way through the rest of those maggots. No matter now, I suppose. Twoje relacje z Galvino były nietypowe. Only kind of have with someone like him. Or me. No dobra, to wszystko na razie. Okej, dobra. Pominąłem tą historię, hey więc there. Troszkę się za... za wcześnie... Za późno mnie nie dowiedzieliśmy. Okej. Okay. Widzimy całą masę pułapek. Którą możemy teraz pozdejmować. Aż mamy w końcu łotrzyka, jej! Okej, dobra. To wszystko? Miał to być jakaś... przełącznik. Dobra. Tutaj jest coś ukrytego, zobaczmy. To chyba to. Nie, tylko Robin. Znajduje się zbiór różnych rzeczników. Sprzed wielkiego buntu. Okej. Okay. I to tyle? Kradzież, mikstura potęgi, miód pitny, trunek fenliański. W sumie nie widzą nas. Więc możemy to zabrać po prostu. Więc możemy również to zadanie teraz oddać. Budziciele gwiazd została dodana do listy zadań warowni. Okej. Kto się ma tym zająć? Może matka. Czas trwania rund 4. Nie, to może ktoś inny. Może ty się nie tym zajmij. Z ciebie raczej nie będziemy korzystać. Okej. I to tyle. Dobra. Wychodźmy stąd. W międzyczasie możemy zajrzeć na was niezłomnego, ale na tym poziomie chyba nie będziemy mieć ciekawego do odblokowania. Tylkowe zaklęcie któregoś z poziomów. Tchniony blask. Możemy coś mu wzmocnić. Kapłani potrafił, żeby usłabienie przez 12 sekund. Wzmocniony zakaz, celność plus 10. Tchniony blask, celność plus 10. Użyjmy tego bolesnego zakazu. Osłabienie postaci tracą 2 punkty mocy i kondycji. Rok zostaje zredukowany o 1 hard i wola o 20. Hard i wola o 20 to bardzo dużo. I pozwala inne zaklęcia łatwiej wrzucać. Okej, dobra. No to weźmiemy to. Gotowe? Dobra, teraz poszukajmy tych wszystkich ludzi, którzy po kolei nam zlecali zadania. Farah, ty nam coś zrozumiałeś? Znalazłem twoje towary. Dobra, wezmę nagrodę. Co, sztuk miedzi, okej. Świetnie! Cieszę się razem z tobą. Czy jakby to ująć? Okej, dobra. To wychodzimy na zewnątrz.
No i dobra. Chyba po ładowaniu psuje się przewijanie. Reifald. Please tell me you found it. I've got a craving like you wouldn't believe. Że trzymał to pod kluczem, to mało powiedziane. Wait, really? You did it! Oh, thank the... Thank you! This is going to be great! Oh, and here! Here's the money I promised. Ta, drobniaki. To the Lord of Cadnua. Oh, no, dzięki. That's, that's a bit strange. Here, have... Cholera, trucizna? What? No, it just tastes awful. Oh, I think I'm gonna be sick. Did you see that? See? See? I think my tongue is going numb. Wait. I can't feel my face. What's happening? Dobrze się czujesz? Reifard drapie się po policzkach, potem po nosie coraz intensywniej. Zabłukanym palcem trafia w oko, krzyczy i zakrywa niezdarnie twarz obiema rękami. Jeśli to jakaś sztuczka, to Havrick ma na pewno antidotum. Sweet gods, I hope so. Please. I'll give you the money I saved up. I'll give you more. Please, just help me. Proszę, pomóż mi. Dobra. Skoro już jesteśmy, to może załatwmy to do końca. Havrick? Chyba potrzebujemy twojej pomocy w pewnej delikatnej sprawie. Reifald natknął się na butelkę pewnego trunku. So that little bastard finally got up the nerve to snatch it, did he? Well, serves him right. Maybe he'll think twice about stealing a man's vintage now that he's dribbling all over himself. Jak długo potrwa jego działanie? You think I'd chance poisoning him with something I plucked off a bush? I made the stuff myself. It's not gonna wear off until I make an antidote. Na pewno to będzie na łóżku. Yeah, I bet he's ballin'. Look, I dabble in chemicals, but it's never something I can't fix. He's only a few ingredients from a cure. You wanna help him out, all you need is a river reed in the heart of an ice troll. You ought to find both by water. That creek out west, for instance. Przy strumieniu na zachód stąd. Zaraz, tego? You heard me. Ice troll. Really, Rayfall's getting off easy. Those traps cost me a fortune. Okej. Okay. Znajdź składniki. Rzecznik Trzciny i Serce Lodowego Trolla. Znaleźć w rdzawym lesie na zachód od wioski. Okej. Okay. W każdym razie szykuje nam się kolejna wyprawa do rdzawego lasu. No myślę, że ten lodowy troll się tam dopiero pojawił. Ale dobra. Tu masz coś do powiedzenia? You have to help me. I can't stay like this. Pracuję nad tym. Oh, thank the gods. I'll wait here and hope nobody comes by the talk. Dobra. Dobra, pogadajmy do innych ludzi, którzy kazali nam porobić rzeczy. Na przykład do ciebie. Ista. I hope you've had some luck and do take care with that device. It has a few rather delicate components. Nie znalazłem żadnych złóż metali, jedynie to. What? So it works? What a day! But why these gems? I didn't think the device would be able to pick up inert Audra. Fascinating.
I have to study this further. But all the same, it worked! At last, a breakthrough! With that Audra to work from, I can refine the enchantments. We'll be digging up iron, gold, Audra, all of it! Cieszę się, że mogłem pomóc. This is going to change everything. Oh, and I won't leave you empty-handed, of course. Here, I had this set aside for supplies, but I don't think I'll be staying in Stalwart much longer. Okay, świetnie. I won't forget all you've done for me. They'll hear about this back home, I promise you. Who knows? Perhaps they'll name the next battery after you. Ja, nie mogę się doczekać. Dobra. Ci ludzie nam coś zlecali? Nie pamiętam, zobaczmy. Idran. Masz może w posiadaniu starego hełmu albo rogu, który wygląda jakby byłbyś kiedyś częścią hełmu? Otwiera przegródkę w wozie i wyciąga popękany róg częściowo owinięty szmatką. Jeden z wieśniaków sprzedał mi go podczas poprzedniej wizyty. Powiedział, że pochodzi z jakiegoś rzadkiego stworzenia z jeziora, jest sporo warty. Gdziekolwiek próbowałem to odsprzedać, słyszałem tylko, że jest bezwartościowy. Chyba, że wiesz o czymś. Okej, okay, możemy skłamać, ale nie jesteśmy życzliwi. Więc bądźmy szczerzy. Tak, to fragment przedmiotu, którego usiłuję odzyskać. Ach, czyli nie była to taka zła inwestycja. Moja cena to 600 pandanów. Dobra, załatwiano. Świat ciemniej, twój wzrok rozmazuje się, kiedy zaczynasz znowu widzieć. Znajdujesz się w lodowej wodzie zatoki, twoje ciało zdrętwiało od zimna, a płuca palą się od wysiłku. W pobliżu są Ardell i Bardwin. Obaj płyną gorączkowo, próbując cię wyprzedzić. Dali na brzegu czekają członkowie twojego plemienia, wśród nich Ollara, córka wodza. Dzisiejszy wyścig ma na celu zdobycie jej ręki. Poddaj się Garoth. Ardellowi udaje się cię wyprzedzić. Pomimo starań nie jesteś w stanie go dogonić. Rozglądasz się w poszukiwaniu Bartmana i zupełnie przypadkiem zauważasz po głowę morskiego węża, który sunie w waszym kierunku. Jak poprzednio, świat zatrzymuje się, trop pamięci zanika, pozbawiony twojego przewodnictwa. Zaatakuj węża, zachowaj milczenie i ukryj się wśród fal. Zaatakuj węża. Twoje zmęczenie ustępuje, kiedy stajesz naprzeciw węża. Zwierzę rzuca się na ciebie i szeroko otwiera paszczę, a jego długie na stopę zęby lśnią w słońcu. W ostatniej chwili robisz unik w bok, nim wąż kłapczy je paszczą, jednak trochę za wolno. Jeden z rogów węża rozcina ci przedramię aż do kości. Zaciskasz zęby od nagłego bólu i otaczasz ramionami szyję węża, nim ten zdoła zawrócić. Zwierz rzuca się i obraca krzonę, próbując się cię zrzucić. Trzymasz się, walcząc o przeżycie, tracisz siły z każdą pływającą kroplą krwi. Robisz jedyną rzecz, która przychodzi ci do głowy. Wbijasz pięść prosto w oko węża, zagłębiając się aż po przedramię. Wąż wije się z bólu i tracisz uchwyt. Zanim tracisz przytomność, czujesz, jak lecisz w powietrzu. Wyścig, jak mogłem zapomnieć o tym dniu. Teraz pamiętam, ale wciąż nie czuję różnicy. Proszę, musisz odnaleźć ostatnią część mojego hełmu. Okej. Okay. Mhm. Dobra. Mam nadzieję, że uda się. Chyba nie mieliśmy żadnej informacji o trzeciej części. Okej, okay, dobra. W następnym odcinku posprawdzam, do kogo jeszcze musimy zagadać, żeby podawać zadania. Zaczniemy szukać ludzi? Nie. Myślę, że udamy się najpierw do rdzawego lasu, żeby zabić tego zimowego trolla. I ukończyć misję dla Reinfalda. Potem zaczniemy skanować ludzi i pewnie szukać tego hymnu całego do otwarcia. Więc mamy jeszcze sporo roboty. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.